Nie, ja nie mam czegoś takiego, że mnie coś inspiruje. Mam szczególne wydarzenie, które jest moim osobistym doświadczeniem, mianowicie nasza córka Magdalena zresztą urodziła się 2 dni po śmierci Jana Pawła II i ja wtedy miałam taką... To było też niesamowite, bo ja wtedy modliłam się o jej zdrowie, bo ona była ciężko chora, za wstawiennictwem Jana Pawła II. Ja wtedy jakby miałam absolutną pewność, że to jest święta osoba. Nie wiem, co Kościół na to, ja w ogóle nie znam, czy się wtedy można modlić, czy ktoś się uznał za świętego, czy nie, ale ja się modliłam. Teoretycznie czy praktycznie? No bo teoretycznie to ja wiem, teoretycznie to mam mnóstwo jakichś definicji, które znam, tak, wierzyć, to jest przylgnąć do Boga, to jest iść, tak jak Abraham, tak naprawdę Abraham to jest wiara, więc to jest też wierzyć, wierzyć to jest Abraham, więc ja teoretycznie wiem, co to jest wierzyć. To jest też szukać Boga w każdej konkretnej sytuacji w życiu, to jest widzieć Go, że On działa w życiu przez konkretne wydarzenia. I ja to wszystko wiem, teoretycznie. Co to jest wierzyć, nie mam pojęcia. Znowu, co ja mogę powiedzieć? Nie, strasznie trudne te pytania są. Właśnie wczoraj mówiłam Darkowi, jak szliśmy tutaj, jesteśmy w Krakowie, proszę Państwa, tak w ogóle, i szliśmy wieczorem ulicą i było bardzo dużo młodych ludzi, którzy spędzali piątek, jak to się spędza piątek, prawdopodobnie pijąc i będąc na różnych dyskotekach, imprezach. I zdałam sobie sprawę z tego, że tak naprawdę każdemu, podeszłabym do każdego i powiedziała, z czego ma nie robić, naprawdę. Powiedziałam, tego nie rób, ale dlaczego to robisz, ale ty nie pij, ale ty uważaj, tak bym powiedziała. I wtedy właśnie, wczoraj, i to było wczoraj, powiedziałam Darkowi, słuchaj, wiesz co, Jan Paweł II to miałby zupełnie coś innego. Wiesz, on by się tak pochylił, by słuchał tych ludzi, w ogóle nic by im nie powiedział, tylko by słuchał, co oni mają do powiedzenia. W związku z tym, no ja nie mam pojęcia, co powiedzieć młodym ludziom. Ja wierzę w to, że Bóg, znaczy to jest, wierzę, tak jest, że Bóg czuwa nad każdym z nich. I Bóg co pewien czas każdemu posyła aniołów i wydarzenia i fakty, żeby te osoby ratować. Więc ja wiem, że tak jest. Czy ja bym chciała zostać świętą? No tak, no, ale ja bym chciała, słuchajcie, tak z powodów takich bardzo próżnych. Czyli na przykład, żeby moje dzieci mówiły, ale mam fajną, świętą mamę, taką kochaną, jest taka cudowna i tak znosi cierpienia, a z drugiej strony jest taka wspaniała i tak się śmieje, a z drugiej strony jest taka pokorna. I tak nas rozumie, a czasem krzyknie, ale na przykład się modli. Więc ja z tego powodu chciałabym być świętą, tak? Żeby ktoś o mnie mówił, oj, ta święta Jadzia, cudowna kobieta. Ale tak naprawdę absolutnie myślę, że zapieram się rękami i nogami, żeby Bogu oddać swoje życie. Są takie momenty, to są momenty łaski, one się często wiążą też z pewnymi momentami, które Kościół przygotowuje dla mnie. Jestem we wspólnocie naukotochumenalnej i mamy pewne etapy, które Bóg przygotowuje i są takie momenty, kiedy widzę, że naprawdę przez sekundę, dwie, pięć oddaję się Bogu i pozwalam, żeby On coś mi powiedział. Ale tak naprawdę zapieram się i absolutnie chcę, żeby działo się tak, jak ja chcę i żeby się działa moja wola i żeby nie cierpieć i żeby triumfować. Tak naprawdę tego chcę.